Guten Abend euch. Das ist unser zweiter literarischer Mittwoch. Dobry wieczór Państwu, to jest nasza druga środa literacka. Spotykamy się dzisiaj, żeby słuchać utworów żydowskiej poetki, poetki jidysz Malki Lee. W przekładzie obecnej tutaj Joanny Lisek, Joanna jest po mojej lewicy, akurat u mnie, ale nie wiem, jak jest u Państwa. Joanna jest pracowniczką Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest badaczką twórczości poetek jidysz, badaczką nowoczesnej literatury jidysz, ale także zajmowała się dawną literaturą jidysz. Autorką jej pierwszą książką, tutaj mam taką przygotowaną, proszę Państwa, jest monografia grupy Jung Wilne, żydowskiej grupy artystycznej. Natomiast ostatnie jej prace przez wiele, wiele lat dotyczyły właśnie twórczości poetek jidysz. Tutaj pokazuję Państwu piękny różowy tom, który zapoczątkował w Polsce badania nad takimi genderowymi aspektami jidyszystyki, nieme dusze kobiety w kulturze jidysz. I ostatnie dzieło Joanny, naprawdę dzieło, buch wielki, widzicie Państwo, jaki wielki, to jest Kol Ishe, głos kobiet w poezji jidysz od XVI wieku do 1939 roku. Nie pokażę Państwu, bo wśród moich książek, które Państwo tutaj możecie widzieć, zagubiła się antologia, którą wspólnie z Joanną oraz Belą Schwarzman-Czarnotą, którą Państwo w przyszłym tygodniu zobaczycie. Przygotowałyśmy jeszcze, a tutaj zaraz się pojawi jednak na wizji, antologię równie pięknym kolorze, wydaną przez wydawnictwo Austeria. Monografia wyszła w wydawnictwie Pogranicze, natomiast tutaj Austeria, Moja dzika koza, antologia poetek jidysz i wiersze z tej antologii w przekładzie, nie tylko z tej antologii, także te wiersze, które tutaj się pojawiają oraz wiersze, które być może pierwszy raz usłyszymy w przekładzie Joanny Lisek, będziecie Państwo słyszeć. Usłyszycie także przekłady fragmentów prozy tej autorki. Autorką przekładu jest Katarzyna Lisiecka, która przygotowała cały przekład wspomnień Malki Lee, które ukaże się w serii redagowanej przez Joannę i wydawanej przez Katedrę Judaistyki wspólnie z Muzeum Polin i wydawnictwem PWN. Teraz na dole u mnie, a u Państwa nie mam pojęcia jak, jest wspaniała aktorka Teatru Żydowskiego, Ewa Dąbrowska, która od lat towarzyszyła naszym wysiłkom przekładowym i prezentowała z nami na przykład na festiwalu Zingera różne odsłony, oblicza twórczości poetek jidysz i dzisiaj z nami będzie czytać właśnie, z nami, z Joanną, będzie czytać dla Państwa fragmenty twórczości Malki Lee. I mnie chyba pozostaje tylko, Ewa, masz piękne kwiatki, teraz ją strasznie zawstydzam, po prostu Państwa zaprosić i na ten wieczór i życzyć Państwu miłych odkryć, niemiłych, po prostu jakichś dobrych momentów, ciekawych odkryć poetyckich i dobrych spięć prozatorskich. To ja chyba teraz się ukłonię i znikam. A Państwu, ja chciałam powiedzieć parę słów o Malce Lee. Tak się stało, że swoją książkę, o której wspomniała Karolina Kol Ishe, Głos kobiet w poezji jidysz, zaczęłam od cytatu z Malki Lee. I brzmi on tak. Siedzę sobie w kuchni i piszę wiersze. Napisałam je od tak, w przygotowaniu. I w taki sposób Malka Lee przedstawia w jednym ze swoich wierszy akt twórczy, jednoznacznie dystansując się od takiego mitu wzniosłego, natchnionego gestu kreacji i objawień geniusza i na miejsce swoich działań manifestacyjnie wybiera kuchnię, czyli przestrzeń kulturowo przypisaną kobietom. Kuchnia w wierszu Malki Lee może być uznana jako taka metafora kobiecego doświadczenia. Ta przestrzeń, w której znalazły się niemające prestiżu, ważności, czynności gotowania, przędzenia, sprzątania, które składają się na codzienną kobiecą krzątaninę. I ten akt twórczy nie rości sobie praw do uprzywilejowania w sferze codzienności. Jest jednym z elementów aktywności kobiecej. Jest dla niej źródłem radości i przyjemności.
kim była Malka Lee króciutko. Malka Lee to jest pseudonim. W rzeczywistości nazywała się Malka Leopold Rapaport. Urodziła się w 1904 roku w Monastyrzyskach w Galicji, w rodzinie hasyckiej. Ukończyła 5 klas szkoły polskiej i potem przyszła I wojna światowa, która ją okrutnie doświadczyła. Będziecie Państwo mogli to przeczytać w jej wspomnieniach, jak się ukażą. I w tym czasie ona dojrzewała. Doświadczyła pogromów, tułaczki, głodu, chorób. I po wojnie w 1921 roku wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych i zamieszkała w Nowym Jorku. Tutaj uzyskała bardzo staranne wykształcenie, uczyła się w Hunter College, w City College i ukończyła też Jiddischer Lehrer Seminar, czyli żydowskie seminarium nauczycielskie. Znała tym samym hebrajski, jidysz, niemiecki, rosyjski, angielski i polski. Początkowo pisała po niemiecku, a od 1921 roku już w jidysz. Zadebiutowała w 1922 roku, czyli rok po tym, jak przyjechała do Nowego Jorku i w Nowym Jorku związała się z lewicowymi kręgami pisarzy jidysz. Trzeba też wspomnieć, że działała na rzecz organizacji kobiecych w Izraelu. Co do jej twórczości, Malka Lee poszukiwała formy, poprzez którą mogłaby oddać właśnie to specyficzne doświadczenie kobiece. Wychowała się, jak wspomniałam, w hasyckim domu i miała głęboką więź z tradycyjną, chwilami taką bardzo archetypiczną kobiecością. U Malki Lee jest ona powiązana z żywiołem wody, z mykwą, z nocą, z cyklem związanym z księżycem i to pokażemy Państwu w tych wierszach, które będziemy czytać. Oczywiście też bardzo ważne doświadczenie macierzyństwa jest u niej istotnym, zajmuje istotne miejsce w poezji. I ja mam takie wrażenie, jak czytam jej poezję, że pobrzmiewają w niej, w tej poezji jakieś takie echa, zaklęć, melodie kobiecych przyśpiewek ludowych, cały taki nieokiełznany mikrokosmos kobiecych doświadczeń żydowskich. I te kobiece doświadczenia poniekąd są uosobione w jej twórczości w postaci trzech babek, które siedzą na przyzbach i nucą stare pieśni. Śpiew starych babek. Trzy babki na przyzbach siedziały. Dziergały gwiazdy nocą dawnymi pieśniami. Pieśniami zapomnianymi. Trzy babki noc kołysały. Gesang von alte Bobes. Seinen drei Bobes auf Prisbes gesessen und Stern über Nacht ausgestiegt. Mit Lieder schön alte, Lieder vergessen. Drei Bobes die Nacht eingewickt. Wy stare babki, mądre babki, ululajcie nas w kołysce nocy. Leżymy zakochani, spleceni i niemi pod strażą świetlistych oczu. Bobes ihr alte, bobes ihr kluge, verwickt uns in wieg von der Nacht. Mir liegen verliebte, verwebte und stumme. Von lichtige Augen bewacht. Wy stare babki, kochane babki, okryjcie świat naszą radością. Niech noc nadal, jak skrzypce, zabrzmi pieśnią ciała nocy. Bobes ihr alte, bobes ihr liebe, verzieht über Welt unser Freit, soll über Weitkeit die Nacht via Fiddle spielen das Lied von nachtigen Leib. Teraz chciałam Państwu zapowiedzieć wiersz, który dotyczy właśnie mykwy, czyli tego rytualnego oczyszczenia kobiecego ciała, ale jest zaskakujący, ponieważ możemy go interpretować jako wiersz o prostytutce jednocześnie, która udaje się do mykwy. I czuje wyrzuty wcześniejszych pokoleń kobiet żydowskich, które zarzucają jej to, że nie strzegła czystości swojego ciała. Do kobiety.
Powstałaś z tych pokoleń, w których matki przynoszą swoje ciała do wody. Woda przyspiesza dojrzałość ich organów. Woda gasi gorączkę. Wsłuchują się w ciche głosy, gdy woda przenika ich ciała. Bist du aufgestanden von jener Deures, wo Mames trogen seine Leiber zu die Wasser, und die Wasser reifen seine Glieder, und die Wasser löschen seine Fieber, und sei herzu zu die stille Keules, wo Wassern schreien über Glieder. W tych godzinach oczyszczenia i cnotliwości kobiety są przeźroczyste niczym cienie. Woda i surowe przepisy. Woda oczyszczająca od pokoleń przepala twoje ciało niczym żywymi przewodami. Gdzie je zdradzałaś nocą? In jene Schoen von Reinkind und Snies seinen Freuer durchsichtig bist du sehr schocken. Und die Wassern mit Meure dicke Gseires und die Wassern geleiterte von Deures brennen durch dein Guff mit lebendige Drotten. Wózże hast du sie durch Necht verrotten. Wstrzemięźliwe oczy pochłaniające księgi wkomponowałaś w swoje ciało. W ciemności, gdy twoje matki czuwają, twoja szyja jak zagubiona mleczna droga. Twoje ciało z odstępstwem grzechu zjednoczone, wodę czystą zhańbiły. Poresz dike Eugen, was flegen sforen schlingen, hast du zu sich in guf arein gesungen. In finsternisch, wenn deine mames leuern, hat sich dein Hals wie a weißer Milch weg verleuern. Dein guf mit hefkeires von sind beheft, die Wassern die Leutere verschämt. Idziesz teraz otoczona ciemnymi postaciami. W warkoczach niesiesz ukrytą koronę nocy. Matki przychodzą w godzinach oczyszczenia chmarami, nie pozwalając ci odpocząć. Żądają czystości, jaką ci przekazały przez wodę wyklarowaną tęsknotą. Jetzt gehst du eingehüllt in finstere Gestalten, trockst von Nacht a schwarze Kräun in deine Zepp behalten. Sei kommen in Läuterkeit von Schoen, machen es weiß und losen dich nicht ruhen. Mohnen die Reinkeit, was sie haben dir geschenkt, durch Wassern geleiterte verbängt. A teraz przedstawimy fragment właśnie ze wspomnień Malki Lee, który dotyczy wizyt w mykwie. Jest to unikalny, można powiedzieć, obraz. Od wewnątrz możemy zajrzeć do właśnie rytuałów przedwojennej, do przedwojennej mykwy. A czytamy ze wspomnień Malki Lee. Balia mojej mamy. Moja mama miała własną balię, miejskiej łasową. Pamiętam ciemny, zadymiony, wilgotny i długi korytarz. W głębi, jak w tunelu, wyrastały aż do sufitu kamienne schody, a na tych schodach stały nagie kobiety. Gorąca para uderzała ze ściany. Jak z piekła. Na dole stały balie z mętną wodą. W łaźni czuć było stęchlizną. Nagie kobiety ze sterczącymi brzuchami. I ten łaziebny goj, który krążył między baliami. A kobiety nie czuły przed nim wstydu. Mein Mame z Bittl. Mein Mame hat gehad an eigen Bittl in stottischen Bott. Die Mame fleckt mich mitnehmen in Bot rein. Ich denk a schwarzen, verräucherten, gräußen, nassen Korridor. Tief in a wenig, wie in a Tunnel,
zenen gewachsen steiner ne trep bis in sufidaroif und auf die trep zenen gestanden nackete weiber. A heiße pare fleckt schlagen von die wend wie von a gehennen. Zu Fußens zenen gestanden die bitlen mit finstere Wasser. In Bot hat geschmeckt mit Säuerkeit. Die nackte Weiber mit ausgestellte Beicher. Und der Botgoi fleckt Arunge inzwischen die Bittlen und die Weiber pflegen sich nicht schämen vor ihm. Mama rozbierała się, wchodziła do swojej balni i mnie również wsadzała. Bederka dolewała jej co chwilę wiaderko świeżej wody. Później narzucała na mamę prześcieradło i prowadziła ją do mykwy. Słyszałam plusk wody, gdy mama się zanurzała, a bederka wołała koszer, koszer. A gdy mama wychodziła z powrotem po schodkach, jasna i rytualnie oczyszczona, szybko się wycierała do sucha i ubierała. Ja wyśpiewywałam na głos koszer, koszer. Mein Mama fleckte sich äußern und rein in ihr Bittel und mich euch reinnehmen. Die Bederke fleckt ihr zu gießen allemal a frisch Schäffele Wasser. Später fleckt die Bederke verwarfen alleilig über der Mamen, ohne sie zu führen zu der Mikve. Ich fleck Herrn das Plieskem von Wasser, wie die Mama tung sich ein, und die Bederke schreit, koscher, koscher. Und wenn die Mama fleckt zurück, a rauf gehen, die Trepplech, a weiße und ausgeleiterte. Und schnell sich abtrunken und gich sich anton, fleck ich sich zu singen, affen Kohl, koscher, koscher. Mama patrzyła na mnie swoimi dużymi, błyszczącymi, czarnymi jak wiśnie oczami. Szybko owijała mi buzię białym szalikiem i prowadząc mnie za rączkę wychodziła na ulicę. A zimny, wieczorny wiatr owiewał ją i czerwienił jej rumianą skórę. Przemykała jak cień bocznymi uliczkami, aby żadne męskie oko jej nie ujrzało. A ja biegłam za nią i tak jak ona uważałam, żeby również mnie żadne męskie oko nie dostrzegło, aż bezpiecznie znalazłyśmy się w naszym domu. Die Mama fleckt mich umgucken mit ihre große, feichte, karschen Augen und schnell mir das Maul mit dem weißen Schalik und fierendig mich verhändel a Reus in Gas. Und der kalter, vernachtiger Wind nimmt sie herum und zieht Reuter ihr farbige Haut. Sie läuft wie Schotten über die Hintergässlich. Kein Mannsbild euch soll sie nicht begegnen. Und ich lauf ihr noch und guck wie mein Mama. Kein Mannsbild euch soll euch mich nicht sehen. Bis mir wollen bescholen rein in unser Stub. Teraz przejdziemy do wiersza, który jest związany właśnie z tym cyklem kobiecym, powiązanym również z księżycem. Księżyc jest bardzo ważnym motywem w poezji Malki Lee i warto tutaj wspomnieć, że księżyc widysz jest lewone rodzajem żeńskiego. Nitki księżyca. Księżyc wszędzie swoją przędzę narodzin wstrzymanych. Księżyc schodzi, wstępuje na niebie, drżąc ponad gwiazdami. Oczy za księżycem, płaczem znużone. Lament głosu narodzin, przed księżycem zakryty. W ciele 4 tygodnie mijają, narodziny zablokowane. Winorośl łka przeze mnie winno krwistymi łzami. Ciało jak twierdza zamknięte. Źródło macierzyństwa wysycha. Drzewo nabrzmiałe życiem
Śmieje się głową wyniosłą. Levone Fedim. Spind und spind Levone eingehaltenem Gebern. Geht auf Levone mit Zitter über Stern. Eugen far Levone mit Äußlos von Gewein. Klockt ihr Stimm Gebern far Levone in Geheim. 4 Wochen ziehen sich durch mir mit verschlossenem Gebern. Weint der Weintraub durch mir mit Wein kolierte Tränen. Mein Leib wie a Festung verschlossener, mein Mutterqual vertrickente. Bäum mit Leben ungeblosenem, lacht mit Kopf verrissenem. Mama. Kwitnę biało podobna do wiśni, bezbrana jak piana na morzu. Opita jestem kiełkowaniem życia jak ciemne niebo przed deszczem. A mamę. Weiste bli ich via Karschenboin. Ongezabt via Aviam der Scheun. Bin ich ongetrunken mit Sprotz von Leben. Wie schwarzer Himmel fara Regen. Wachlarze trzepoczą w mym ciele jak gołębie skrzydła w ciemności. Cienkie żyły wijąc się jak jedwab śpiewają przeze mnie radość dziecka. Fächers flattern in mein Leib, wie Täuben fliegen in Finsterkeit. Dine Odern schlängeln sich wie Zeit, singen euch durch mir Kinderfreit. Trzepocze moja sukienka poprzez milczące fałdy. Jak zawstydzone słońce wschodzi we mnie radość dziecka. Windig zittert auf mir Kleid durch die Falden Stillerheit, wie a Sohn Verschämterheit, geht auf in mir Kinderfreit. I ostatni fragment, jaki Państwu chcieliśmy przeczytać, dotyczy dziadka. Zaczęliśmy od babek, a teraz będzie wspomnienie o dziadku Malki Lee. Lulki mojego dziadka. Mój dziadek miał przeróżne lulki. Zazwyczaj wisiały na ścianie i miały różne kształty. Dla mnie te lulki były jak symfonia instrumentów muzycznych. Wisi sobie fajka i wygląda jak wiolonczela. Gdy dziadek jest głęboko zamyślony, zdejmuje fajkę ze ściany, obejmuje ją obiema dłońmi, jakby chciał na niej zagrać niemą, niesłyszalną piosenkę. Cienkie, szybujące pasemko dymu snuje się z jej pyszczka i unosi w powietrzu. Piwniczna izba mojego dziadka pachnie jak las cedrowy. Mein Seidens Lulkes. Mein Seide hat gehad allerlei Lulkes. Sie flegen hängen auf der Wand in verschiedene Figuren. Für mir seden die Lulkes gewen a Symphonie von musikalische Instrumenten. Ot hängt die Lulke und guckt euch wie a cello. Wenn mein Seide is gewen in tiefe Machschoves, hat a rob genommen die Lulke von der Wand, a rum genommen sie mit beide Händen, wie wollt gespielt a stumm nicht hörbar Lied auf ihr. A diner schwebendicken Räuch schlängt sich von ihr Mäul und hebt sich auf in der Luft. Mein Seidens Kellerstub schmeckt wie a Wald von Zeder. Gdy dziadek jest zły na babcie, zdejmuje długą lulkę z czarnymi brodawkami na szyjce i dym złości ogarnia piwniczne mieszkanie. A gdy dziadek zobaczy swoje wnuki, zwykle zdejmuje lulkę podobną do fletu. Grają w jej pyszczku wesołe ogniki i izba pachnie orzechami i cynamonem. Is mein Seide geworden Beis auf der Boben, nimmt a rob die lange Lulke mit die schwarze Baradiewkes auf ihr Hals und a Beiser euch nehmt a rum die Kellerstuhl. Und als der Seide hat der Sinn,
seine Einiglech fleckt Arognemen dil Julke via Pfeifjol. Freileche Feiern pflegen sich zerspielt in ihr Mäul und die Kellerstub hat geschmeckt mit Nis und mit Zimmerin. Lulki dziadka były dla mnie najpiękniejszą symfonią, a ja byłam jego wierną słuchaczką, ponieważ bardzo go kochałam. I dzięki jego lulkom porozumiewałam się z moim dziadkiem w języku bez słów. Mein Seidens Julkes seinen gewen farmir die schönste Symphonie und ich bin gewen sein ständige Zuhörerin, weil ich hab ihm sehr lieb gehabt. Und durch seine Julkes fleck ich sich auf stumm loschen zusammenreden mit mein Seiden. Dziękujemy bardzo Państwu. Przypomnę, że wspomnienia Malki Lee czytałam w tłumaczeniu Kasi Lisieckiej, której niedługo te wspomnienia właśnie w jej tłumaczeniu ukażą się w serii Żydzi Polska autobiografia. Dziękujemy za to. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na następną środę, na następne spotkanie z poezją jidysz.